wszystkich bardzo serdecznie, Julia Przeździęk, TV Reklama. Znajdujemy się na pierwszej gali Alkomaster, a jest ze mną Don Casio King. Witaj! Wiadomo, cześć, hej. Jak się czujesz, królu? Już minął tydzień od twojej wygranej na fejmie. Bardzo dobrze się czuję. Czy ty jak wróciłeś do domu, do Paulinki, to jakoś świętowaliście specjalnie? Ona była bardziej wyrozumiała na to, że sobie drinkuję wieczorem. Ale głównie spędzaliśmy razem czas, więc jest okej. Okay. Czyli miałeś totalny chill po walce i mogłeś sobie na spokojnie usiąść i popić? Dokładnie tak. I tak to trwało aż do dzisiaj? No teraz już troszeczkę wypiłem, a zaraz moje wyjście, ale jak widzę, jak Rataj się obstrał. On się spalił ze wstydu, przed chwilą dwa wozy strażackie podjechały. Przez to, że Rataj się spalił ze wstydu. Więc czuję totalny. Ale czemu się spalił? Ej, a czy ty się nie boisz, nie? Że jak już trochę wypiłeś, to że właśnie nie podołasz konkurencją? Troszeczkę się boję, bo widząc, jak jechaliśmy tutaj z backstage'u, bo oglądaliśmy sobie galę w hotelu wszyscy. I patrzę, Mielonidas leży jak taka ściera zwykła. Obok niego Lenka, a Lenka naprawdę ma głowę. Bo Mielonidasa to aż tak dobrze nie znam, ale Lenka ma głowę. Ale wiesz co, ja ją widziałam dużo wcześniej, już o 18, to ona już wtedy miała nieźle. Masakra. No to jak dwie osoby takie mijasz jadąc tutaj, zaraz masz wyjście, no to lekkie obawy się pojawiają w głowie, ale wydaje mi się, że Rataj bardziej się obstrał, więc to mnie też buduje. Ale on chyba nie pił. No on nie pił chyba. On się martwi, że wczoraj pił. Ja sobie wygulnąłem, bo co mam, siedzieć, no to sobie tam kilka drinków whisky wypiłem. A możesz tam zejść na dół w ogóle zobaczyć, jak wygląda gala, czy nie? Tak, można zejść, ale tam jest tłum ludzi, więc może lepiej oglądać na telebimie. Strasznie dużo i powiem ci, że na publice dzieje się właśnie więcej niż to, co się dzieje na scenie, nie? Ci ludzie, co tam siedzą na VIP-ach, to nieźle się bawią. Za dużo alkoholu dostali może. Tak, no cały czas właśnie donosi ochroniarz alkohol. Ale właśnie, propos tego, to ja widziałam początek gali i wyglądało to no tak, strasznie powoli się rozwijało to, bo dostawali piwo, dostawali zadanie, potem jednego shota i to było takie, że no trudno mi się wydaje, że się tam naprawdę dobrze napić. I chyba właśnie wszyscy przez to upijają się wcześniej. Nie, wydaje mi się, że po prostu te dwa pierwsze pojedynki po prostu były pokazane na YouTubie, a wiadomo, YouTube... Ucina, tak, dokładnie. Dlatego dopiero jak weszło to na pay-per-view, no to od razu wleciały mocny alkohol, no i tak jak widziałem, kilka osób już jest skończonych, nie? Już zakończyli imprezę. No parę osób tutaj już zostało odwiezionych do hotelu w stanie dość krytycznym. Dobra, a powiedz mi, jak ty się czujesz, że znowu dostałeś, wiesz, tak jakby walkę wieczoru po raz kolejny? Czy to jest dla ciebie jakieś wyróżnienie, czy już w ogóle na to nie patrzysz i jesteś przyzwyczajony? Że za każdym razem ty jesteś, kurde, królem każdej gali. Nie, no już jestem przyzwyczajony do tego, że jestem po prostu urodzonym królem. Królem trzeba się urodzić właśnie. Dziecko w czepku urodzone, jak to mama mówiła i tyle. No. A ja mama będzie dumna, jak wygrasz dzisiaj? Nie, mam nadzieję, że nie będzie oglądać. Ale wie. Nie chwaliłem się jej o tym projekcie. Walki oglądała, jest zadowolona. Chociaż jak to zwykle mama Dorotka, moja Siławy, powtarza nogi. Ale zadowolona jest, że wygrałem, więc ją serdecznie pozdrawiam. A teraz czas na Alkomaster. Czas na coś, co lubisz najbardziej. Ej, słuchaj właśnie, a kiedy pierwszy raz napiłeś się alkoholu? Ile miałeś lat? Chyba w wieku 15 lat i urwał mi się film. Co ty wypiłeś? Nie wiem, chyba piwa, potem wódkę. Dosyć szybko mi się urwał film. Wiem, że jak pierwszy raz spróbowałem alkoholu, to wiem, że to dosyć szybko mi się urwał film. To było chyba w mojej urodziny 1 stycznia. No i potem miałeś chęć dalej pić, czy zrobiłeś sobie jakąś przerwę i spróbowałeś po jakimś dłuższym czasie? Nie, wydaje mi się, że jak jesteś takim dzieckiem jeszcze, to inne rzeczy cię bardziej kręcą, nie? A nie wiem, jakieś bijatyki takie. Tam pewnie był bardzo długi okres odpoczynku i potem dopiero jakaś impreza, to może
tam cię sprowokował ktoś. Bardziej w dzieciństwie to chyba chodzi o to, że tu jakiś starszy kolega cię sprowokuje, żebyś się napił, to się napijesz, a tak to nie masz chęci. To cię nie ciekawi na początku. Dobra, a taka najgrubsza impreza w twoim życiu, ile miałeś lat i gdzie ona się odbyła? I co na niej zrobiłeś, o ile wiesz, albo ktoś ci powiedział? Dawaj. Nie pamiętam dokładnie. W Iławie wiem, że jak drugi raz mi się film urwał w życiu, to pamiętam, wiesz, tam jakieś pierwsze prace, takie dorywcze. Kupiłem sobie bluzę, spodnie, jakieś Nike. Tam wydałem, wiesz, nie wiem, 4-5 stów na ten swój strój, a to było wtedy bardzo dużo dla mnie. I wróciłem, bo uciekałem gdzieś tam przed policją po jakichś kolczatkach i wróciłem taki cały pocięty. Tak, mama to się przeraziła, jak zobaczyła w ogóle moją twarz, ale ja byłem dumny, że uciekłem i że mnie nie złapali. No, ale się obudziłem u kolegi w piwnicy, mnie zanieśli. Kurde, to grubo. No dobra, a często w ogóle jak jesteś na imprezach, to ty właśnie wiesz, jesteś królem i nie wymiękasz, czy masz coś takiego, że zaliczasz zgona? O, patrz, twój przeciwnik przychodzi przed kamerą. Maciej! Buwunio, buwunio, rataj. No, dużo ludzi tu jest nieprofesjonalnych. Tak, bo tak zagłosowali obserwatorzy, a... Rataj, tak naprawdę mamy cię, chociaż Julia by chciała być chwilę nieprofesjonalna i chciała zacząć z tobą rozmowę, ale już ją upomniałem, więc mam nadzieję, że wróci do profesjonalizmu. Sprowadziłeś mnie do pionu. Dobrze, przepraszam, bo Maciej mnie zagadał. Dobra, więc ty na imprezach królujesz, tak? I króluję, ale już jakby dojrzałem na tyle, żeby znać umiar jakiś, nie? Czyli już teraz jesteś takim w tym, kurde, prowadzącym i pokazujesz innym, jak powinni to robić. No, wiesz, jak jestem w wąskim gronie, nie wiem, albo z dziewczyną, ja piję, no bo Paulina nie pije alkoholu. Tak, albo, bo ona jest zawodową tancerką, to nie może. Tak, albo jak z przyjacielem jakimś, no to wiem, że mogę się upić i usnąć i tyle, i się mi nic nie stanie. Jak jestem na jakiejś imprezie, no to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy staram się ogarniać, nie? Ej, bo Paulina pisała na swoim Instagramie, że ona by bardzo chciała z tobą jakiś taniec nagrać. I czy ty ją w końcu nauczysz? Ty, to widzę, taka jesteś stalkerka, że ty chwilę wiesz już wszystko. A to było parę godzin temu. No dokładnie, więc tak mówię. Ale... Widzisz, co alkohol robi z ludźmi, widzę. Dlatego ja staram się być w miarę dojrzały. Ty też mówiłeś przecież, że po alkoholu... Przeprosimy panią, wiemy, ale że tutaj... pani chce być aktorką, ale... Za kim jesteś w tym starciu, które teraz się tu odbywa? Żółw. A, bo ty kurde z żółwie przecież przyjechałeś pewnie, nie? Dokładnie tak. On zawsze z tobą jeździ, zapomniałam. No dobra, to co z tym tańcem? Nauczysz Paulinę czy nie? No jak będzie okazja, będzie pewnie jakiś okres rozluźnienia, to na pewno coś tam potańczymy. Na razie nam się z tym nie śpieszy. Czasem tańczymy prywatnie i wystarczy, nie? Jak sobie pójdziemy na imprezę potańczyć, to jest spoko. Bardzo dużo ludzi nieogarniętych tutaj jest. No ale tak to jest po alkoholu. Dobra, a właśnie, czy ty dzisiaj nie boisz się, że będziesz właśnie po alkoholu wnerwiający? Nie boję się, bo mamy sporo ciekawych ludzi obok siebie, wiesz, jest moich trzech braci na widowni, na super VIP-ach. No, oni są jest z Warszawy, Paulinka. Mówiłeś, nie? Dwóch jest z Warszawy, a jeden przyjechał z Iławy. Paulinka też jest? Tak, Paulinka też jest. Kurde, a Paulinka nie jeździ z tobą chyba na galę, nie? Jeździ na galę, ale ostatnio tylko nie mogła, bo miała akurat swoje mistrzostwa polskie. A ja będę mogła ukraść Paulinkę do wywiadu, czy ona nie da? Nie wiem, zapytam jej, więc... Jak... Ja bym bardzo chciała się spytać, jak to jest być dziewczyną, kurde, króla, nie? Zapytam. Zapytam, ej, może przyjdzie. Dobra, na krótki wywiad. To ja czekam. Dobra, jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy ciebie w ogóle interesuje tutaj jakaś walka inna oprócz twojej? No ciekawi mnie Maluby i Eweliny, nie? Bo tak jak Maluba, to mi się wydaje, że ona pomyliła castingi i ona chciała iść do Warsaw Shore, a nie do Project Lady, a że wyszło, że poszła do Project Lady. A jak widzę, jak się bawi prywatnie, no to ona bardziej do Warsaw Shore by się nadawała, czy niż do Project Lady. No
właśnie mam do ciebie o to jeszcze pytanie, bo wczoraj tam, ja nie byłam co prawda na konferencji, ale oglądałam pokrótce. Ja widziałam, że ona próbowała ci chyba trochę dogryźć, nie? Czy nie? No, to chyba dobrze. No, po to sprowokowałem, żeby próbowała jakąś ripostę wymyślić. No, no i właśnie mam do ciebie pytanie odnośnie Maluby, no bo ona jednak jest z projektu Lady. I czy ty uważasz, że to jest okej, że wiesz, że ona jednak poszła do tego projektu Lady po to, żeby się zmienić, a teraz bierze udział w czymś takim jak Alkomaster? No, po czasie wychodzi z każdego prawdziwa natura, po prostu. Okej, rozumiem. Czy ty jeszcze, jak się napijesz, Kasiusz, i będziesz wygrany, mam nadzieję, w tym pojedynku, to przyjdziesz na wywiad? Jeżeli nie zapomnę, jeżeli nie będę miał aż tak tragicznego stanu, to pewnie tutaj przyjdę. No dobra, to zapraszam cię w takim razie po twojej konkurencji. Dzięki bardzo. Dzięki, hej, trzymajcie się.